Jesteśmy w Studenckim Centrum Kultury po to, żeby zrobić, stworzyć, wymienić się trochę doświadczeniami, takie różne małe kulturowe wytwory, rzeczy. Dziewczyny z Ukrainy robią wianki, gdzieś dalej koleżanka kaligrafuje po polsku i po chińsku. Mamy różne wyszywanki, robimy naleśniki, takie typowo polskie, codzienne sprawy. Dla nich to jest nieco egzotyczne, jak się okazuje. Zaraz nasze Kazaszki, które przyjechały tutaj, będą tańczyć swoje tradycyjne tańce. Wymieniamy się po prostu swoimi kulturami w takim codziennym, trochę banalnym wymiarze, ale to właśnie po to jest szkoła letnia. Nie tylko, żeby się uczyć, ale też po to, żeby kogoś poznać i coś poznać i dać trochę z siebie i trochę dla siebie zabrać. Proszę Państwa, to co tu robimy, dzisiejszy wieczór kulturalny, to jest jakiś jeden z elementów, z wielu elementów naszej polityki, naszej wizji Uniwersytetu Międzynarodowego, Uniwersytetu Otwartego na Świat, w którym studiują przedstawiciele nie tylko różnych krajów europejskich, ale różnych kontynentów. Summer University jest szalenie istotnym elementem. I proszę mi wierzyć, to nie wystarczy, że my zadeklarujemy. Tak, jesteśmy międzynarodowi, to jest bardzo ważne, prawda, taka deklaracja. To się składa właśnie z tych drobiazgów. Jeżeli mamy osiągnąć sukces, to musimy się spotykać, musimy robić takie kulturalne wieczory jak dziś, kiedy młodzież z różnych krajów tu w Opolu, spotykają się Chińczycy, spotykają się Kazachowie, spotykają się Turcy, kiedy robimy oczywiście zajęcia, wykłady, uczestniczymy w różnych targach, spotykamy się w tamtych krajach, jeździmy do nich, to wszystko tworzy pewien klimat i dopiero wtedy można powiedzieć, że tak, rzeczywiście osiągnęliśmy ten cel, prawda, i jesteśmy uczelnią, która jest rzeczywiście otwarta na świat.